witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jestem w ogóle z Rosalią. Siemanko! I nagrywamy dzisiaj noc, nie na trampolinie niestety, ale w namiocie całą noc. Nie będziemy oczywiście spały całą noc. Super! Ostatnio nagrywałam, nie śpimy całą noc z Nelą, także możecie zresztą pijać. A dzisiaj właśnie śpimy w namiocie, także zrobimy sobie tam taki fajny, słodziutki domek. Dokładnie. Już mamy rozłożony namiot na osiedlu, więc za chwilę Wam pokażemy. Już się robi powoli ciemno, bo jest ciemno. Godzina 21:19. Dokładnie. Zrobiłyśmy takie malutkie zakupy i będziemy teraz brać różne rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą będziemy brać do środka jest Neon, który dostałam ze stronki na Instagramie, nazywam się Gdzie jest Neon, tutaj macie Instagrama. Także bardzo dziękuję i polecam tego Neona, bo zobaczcie jak super wygląda. Jest to taka atomówka, zobaczcie. Więc ten Neon będzie nam oświetlał tam to wszystko, bo on serio mega mocno świeci. Patrzcie, teraz zgaszę światło. No i jakby wszystko widać, więc jakby będziemy miały tak położone, to będzie wszystko fajnie widać. No i co? Także dzisiaj będzie taki vlog. Wiem, że różne nocki lubicie oglądać i mnie właśnie prosiliście o nas na trampolinie, bo w tamtym roku też była. W tym roku będzie troszeczkę inaczej, ale też będzie w namiocie, także bierzemy materace, bierzemy kołdry i za chwilkę będziemy tam to wszystko w środku urządzać. I oczywiście Wam pokażemy, więc zostawcie łapeczkę w górę, komentarz jakie chcecie filmiki. I komentujcie, jeśli chcecie, żebyśmy jeszcze może zrobiły taką jeszcze jedną noc na trampolinie kiedyś w wakacje, może nawet jeszcze tak. No właśnie. I zostawcie oczywiście subskrypcję, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie. No i co, zapraszam Was też na moje media, możecie też wpaść do Rosalii na Instagrama. I co, możemy już przechodzić do odcinka. Pozdro, pozdrobyczki. I moi drodzy, nie wiem czy merch nadal będzie, gdy wstawię ten filmik, ale jest już mój sklep, także macie link w opisie. I teraz był drop z taką koszuleczką, z takim crop topikiem, z takim oto bucketem. O, z takim bucketem, zobaczcie. Bucket hat. Dwustronny on jest, zobaczcie. Taki fajny. I do tego mamy taką... O nie, to nie to bluza. No właśnie. Do tego mamy taką krótką bluzę, ona jest bardzo króciutka. Więc jeżeli jeszcze są te rzeczy, to zapraszam Was na stronkę. A jeżeli jesteście zainteresowani, to niedługo będą nowe rzeczy. Jeszcze mamy tutaj, słuchajcie, spodenki na lato, takie trochę bardzo oversize'owe. Dresowe takie. Takie dresiki, krótkie, są mega sztosowe, także zapraszam Was. Dobra, już w końcu przychodzimy do tego odcinka. Dokładnie. Patrzcie, tutaj mamy cały styl, tutaj są kołdry, materac, piwórk. Kto będzie spał na piwórek, to na materacu. Nie wiemy teraz. My nawet nie będziemy spać. Zobaczymy. Ale no możemy sobie to rozłożyć tak, że będziemy razem na tym. No, a możemy też zrobić tak... Bo jako i tak musimy wziąć, może że jeden będzie materac, a drugi będzie karimata i kołdra. No, zobaczymy jak to podzielimy. I oczywiście... Spory. I zobaczcie jaki wielki przedłużacz. A jeszcze komputera to na koniec, nie? No, i Arizona. A, Arizona? Patrzcie jaki mamy zapas. Dostałam ostatnio od Arizony wielki zapas, tam jest jeszcze tego więcej, także... mega dziękuję, pozdrawiam i też pewnie pojawi się coś na moim Instagramie a propos konkursu z Arizoną, także śledźcie na Instagramie, bo będziecie mogli wygrać właśnie takie Arizonki. Ale nie bierzemy tego całego, no. Czemu nie? No tak, wypijesz to. Nie wiem, się tak zrobić, ja bym wypiła teraz wszystko. O Boże. O matko, jak teraz tutaj kiedy to oddychać przez tego ofa? Nie da się. Trochę nam coś tam powlatywało. Jest strasznie ciemno, ale idziemy okay. Teraz tam wejść. O, zajebiście. Możemy to otworzyć, patrz. Ale co tam jest? Nic, to jest siatka. Dobra, hejka kochani, więc jesteśmy już w namiocie i zaraz pokażemy Wam jak to wszystko wygląda. Która jest godzina? Jest godzina, już Ci mówię. W pół do pierwszej. W pół do pierwszej, no dobra. I sobie siedzimy, zobaczcie jak to wygląda. Gadamy teraz w ogóle. Kochani, tutaj demonicza. Pozdrawiam Was. Aha, gadamy z Marcelem, ale to nieważne. Patrzcie, tutaj jest ten neon i niestety jest do góry nogami, bo nie wiem czemu mój tata tak powiesił, ale pozdro tato, wiem, że to montujesz. Pewnie potem go trochę przewrócimy, coś w drugą stronę. No, tutaj są, tutaj jest w ogóle materac. Kołdry i tak dalej. Tutaj mamy przedłużacz, jakby co. No, patrzcie, i później pójdziemy po komputer, zrobimy jeszcze zupkę, także tutaj będzie tak fajnie. I tutaj mamy statyk. Jakieś, no i takie jakieś jedzenie i tak dalej.
Więc tak to wygląda, wiecie chyba o co chodzi i jest ogólnie spoko. No i oczywiście zamierzamy niespecjalną noc, także będziemy się do was co jakiś czas odzywać. To będzie ciężkie, mówiłem. Nie no, ja przeżyję. No wiem, ale znowu może być ciężej. No, ale wiesz, że ja będę ciebie bić tak w twarzy, żebyś nie zasnęła. No boże, to ja może tak nie będę spała. Dobra, więc odezwiemy się później. Hejka jest. Wiecie, która jest godzina? 6:26. Zapomniałyśmy nagrywać przez noc, bo cały czas coś robiłyśmy. A Rosaria sobie tutaj śpi. Patrzcie, ona w ogóle nie wie, o co chodzi teraz, bo zasnęła. No i ja sobie siedzę, bo nie mogę spać. Nie spałam całą noc. A Rosaria przed chwilą zasnęła. Rosalia, powiedz coś. No więc tak to wygląda. Teraz się trochę nudzę, bo ona śpi i nie mam co robić. Byłyśmy wyjść rano, ale... No właśnie. No a tak to co robiłyśmy, no to siedziałyśmy sobie i przez cały czas rozmawiałyśmy. I później zaczęłyśmy oglądać Netflixa. Może jeszcze coś dorzucę do tego filmu, bo niestety wyszło trochę mało. Wiem, co zrobię live'a. Może ile tu jest tych komarów? Siemka, nie wiem, czy to widzi teraz się, czy to się. W ogóle jest... Nie wiem, coś koło między 9 a 10. Przed chwilą sprawdzałam, nie wiem, gdzie jest mój telefon. Ja się dopiero budziłam, jest masakrycznie gorąco. Otworzyłam ten namiot, bo nie da się tu biegać. Jest chyba 24 stopnie na dworze i seria po prostu jest taka masakra. Więc no. No to jakby było ciekawe, ale... Oj, to się skończyło. Dobrze, ja zasnęłam. Nie wiem, jest to się. Chyba pochowałam na chwilę do domu. Więc no. Jakby fajnie się spało w nocy, bo było chłodno i było przyjemnie. W sensie nie było ani gorąco, ani zimno, było tak idealnie, a teraz po prostu jest taka duchota. Na początku otworzyłam tą pierwszą, żeby lepiej się dooddychać, a potem już była taka masakra, że musiałam otworzyć tą drugą, bo już się nie dało w ogóle oddychać. Z jednej strony dobrze, że otworzyłam, już to całkowicie, że tak powiem, otworzyłam, średnio to widać, ale nieważne. Przynajmniej mogę oddychać. Nie, ale serio, jest po prostu tak duszno w tym namiocie, jak jest tak gorący, więc... No. Taki bo ja też tak chcę. No. Dobra, słuchajcie, pytania od was hardkorowe. Ja oczywiście dodałam moje pytanie na Instagramie, które wyświetla wam się tutaj, więc możecie wbijać, bo to się coś dzieje. O wszystkim informuję, więc oczywiście wbijajcie tutaj na Instagramka. A ja już patrzę, jakie wy tutaj jakieś pytania zadaliście nam. Dobra, masz chłopaka? Nie! O mnie nie mam, jesteśmy singielki, zapraszamy. Tak. Dobra. Piszcie na naszych DM-ach, no Antonina Flak, Rosalia Makowska. Stop! Tampony czy podpaski? Podpaski. Tampony. Serio? No. Właśnie kiedyś zakochane. Wydaje mi się, że jakoś tak bardzo nie. Pizza czy kebab? Ja pizza. Pizza. Bardzo hardkorowe. Masz chłopaka jak to... Masz chłopaka jak, tak to ile? Chyba czy miałaś chłopaka? I jak tak to ile? Tak, tak przynajmniej to rozumiemy. Ja nie umiem tego policzyć. Nie dlatego, że tego jest dużo, ale dlatego, że po prostu... Nie wiem, czy zalicza się niektóre związki do prawdziwych związków. No właśnie. To jakby ja trzy, ale żadnego bym nie zaliczyła. Jaki był wasz największy przypał? Należy, czy taki, który wyszedł dalej, że ktoś o tym wie, czy że nie wie? W sensie, oprócz tych osób, które były w tym zamierzone. Jak nagrywałeś się kiedyś TikToka w sali telewizji. A, no. To był takim matem. I ktoś wylał picie. I najlepsze było to, że nasza pani ocenca jakby to widziała tego TikToka, nic do tego nie miała. I dopiero jak dyrektor jej to pokazał, to wtedy miała coś do tego. Jaki jest twój tajny, taneczny ruch i czego pokażesz? Tajny, taneczny ruch? Istnieje coś takiego? W sensie jakby...
Się po pierwsze, nawet jakbym miała go pokazać, to bym prawdopodobnie nie wpadła do tego jeziorka. Wiesz, że wy pewnie byście chcieli to zobaczyć, ale ja nie. Ale jakby nie mam takiego fajnego, tamszego ruchu. Czy masz, czy nie masz czasem wrażenia, że twoi znajomi zadają się z tobą na sobie? Tak, mam tak z Rosalią. Ona się podwizuje i po prostu wszystko tylko dla fejmu, nie, no to jest rzecz. Ale no oczywiście czasami mam takie wrażenie. Po prostu no czasami tak jest. Czy wasz ex napisał do was kiedyś, że was nadal kocha? Nie. Zacznijmy od tego, że mój ex był w wieku 13 lat. Nie no, były chyba, była jakaś taka sytuacja. Ile masz IQ? O, Filip Zabielski zadał pytanie, ile masz IQ? Nie wiem. Zróbmy taki test na IQ, błagam. Ej, dobra, nagrywamy taki filmik. To. Będziesz w nowej ekipie Filipa. Filip właśnie tutaj się nudzi i pisze mi jakieś dziwne pytanie. Pozdrawiamy. No i czy będę Filipa ekipie? Ja chciałabym być Filipa ekipie, więc piszcie mu, że mam być w ekipie, okej? Okay? Błagam. Ja bym mogła być przed na czas kwarantanny, by tak nic nie robię. No, Rosalia, ja też chcę być, więc proszę nas. Odpisywałyście kiedyś typom z ciepłych krajów? Ja nie. A przecież ja wiesz, że ja tak. Bo ja na przykład byłam na obozie z Anglii i ja mam takich jakby no. znajomych. Oni są po prostu z Saudi Arabia i po prostu ich znam. Akceptujecie LGBT? Tak, już odpowiadałyśmy. Tak. Tak, akceptujemy. Czego się najbardziej boicie? No, ja nie mam czegoś takiego. Ja się w sobie wszystkiego prawie boję. Jestem bardzo strachliwą osobą. A w ciemności ja nawet śpię z, jakby z światłem. Nie, ja się w tym ciemności już tak aż bardzo nie boję. Dobra, ostatnie pytanie, jakieś serio, choć już takie ostatnie, najgorsze. Dawaj, szukamy. To jest nawet spoko. Czy wysłałaś kiedyś komuś nagie zdjęcie? Nie wysłałam. Nie, ja nie wysłałam takich zdjęć, bo po prostu, no nie. To dostał okres wcześniej, Jezu, co to jest? Ja. O Boże, serio Rosalia? Nosisz stringi czasami? Nie, to są wygodne. Wygodne dla mnie, bo dla mnie strasznie nie są wygodne. W sensie i nie widać tak... Znaczy... No wiem, co jest po prostu. No. Kiedy macie urodziny? Takie hardkorowe, że po prostu... Ja mam 2 czerwca, Tasia 17 kwietnia. Wiecie co, to chyba już koniec z takich hardkorowych. Już wydaje mi się, że na większość takich odpowiedziałyśmy. No. Bo... No tak, no takie zadawaliście pytania. Więc słuchajcie, chciałam jeszcze powiedzieć, że będzie druga część, zaraz ją szybciutko nagramy. U Rosalii, więc możecie do niej wbijać. Nie wiem, kiedy ona to zmontuje, więc... Prawdopodobnie będzie nie, no trochę później. Nie, to będzie już pół roku potem. Nie, no aż tak długo nie. No ale ja mam problem z programem. Ogólnie, jak na przykład macie jakiś pomysł, dobry program na Windowsa, który jest bezpłatny, to koniecznie piszcie w komentarzu. No, błagam. No i co, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale. No i co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Pa, pa! Oh my god!